Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski 30 października 2022 roku. Rozmowy celińskiego i jest z nami nasz gość, redaktor Grzegorz Cydejko. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, dla pełnej jasności i transparentności, producentką dzisiejszego programu jest pani Katarzyna Samocka. Bardzo dziękujemy. A my. Mówimy dobry wieczór, udając, że jest wieczór, ale nagrywamy ten program trochę wcześniej. Leciutko. Leciutko wcześniej. Niemniej to my i program jest absolutnie oryginalny i niepowtarzalny. Grzegorzu, trochę nam się od naszego ostatniego spotkania w gospodarce polepszyło. Ja myślałem, że się nazbierało. No to. to... Uznaj to jako no, synonim, nazbierało. W gospodarce mamy stałą, równie pochyłą, jednakowoż uważam, że się nam stale pogarsza. Ale jeśli będziemy bronił swojej tezy, będzie mi bardzo przyjemnie. Na przykład był taki, taki fajny pomysł, niestety dobę trwał. Pomysł, który miał wzmocnić naszą suwerenność, pomysł, który miał doprowadzić do tego, że na przykład jakieś wrogie siły nie mogłyby nam, mówiąc kolokwialnie, przysiąść na nasze dobra narodowe, no był pomysł, żeby prezesi pewnej listy spółek kluczowych z punktu widzenia interesów państwa. Podlegali takiej specjalnej radzie, wyłanianej przez Sejm Senat i prezydenta. Tam trzy osoby miały być z Sejmu, jedna z Senatu, jedna od prezydenta. No i żeby nie można było ich tak odwoływać, bo te rotacje są bardzo niedobre i mogą grozić interesom Polski. No, pomysł niestety przepadł. Mi się strasznie podobał. Ja spodziewałem się, że pomysł Pana Prezesa Daniela Wszystko Mogę Obajtka na pewno Ci się spodoba. <laughs> Mnie natomiast on się podoba dokładnie tak, jak wszystkie pomysły Pana Daniela Wszystko Mogę Obajtka, <laughs> czyli bardzo umiarkowanie, bardzo umiarkowanie. Jest, jest oczywiście pewien ślad w tej idei Wielu, wielu namysłów, narad e, nad tym, jak ustabilizować kadry w, w spółkach skarbu państwa, ale kiedy prezes jednej z kompanii e, w walce z ministrem aktywów państwowych urządza taką zabawę pod tytułem: e, Piszę na kolanie, e, zbieram grupę posłów, każe im reprezentować taki, pomysł i ogłaszam tym posłom, że ma on poparcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to to już samo to falsyfikuje całą ideę. Ale podobno miało poparcie prezesa Kaczyńskiego. Takie mam tu plotki z miasta, że jeśli że pan Daniel Wszystko Mogę dotarł do ucha mogło, i, mogło, i prezes naprawdę. powiedział uh -huh. Prawda, mogło jak najbardziej, mogło, mogło tak być. Prezes się godzi i no, przyjmuje jak objawienie wszystko, co powie pan Daniel, wszystko mogę obajtek. Ale... No bo to są pomysły tak. jakby zgodne z poglądami gospodarczymi prezesa. W zasadzie prezes nie kształtuje poglądów gospodarczych inaczej niż poprzez kontakty z panem Obajtkiem, zwłaszcza biznesowych, zwłaszcza biznesowych. Więc tak, wracając do, do tego, na czym polega istota rzeczy, aż zdziwiłem się, że tak genialny, jak określiłeś, to pomysł trwał tak krótko. Nawet z mojego punktu widzenia, tak fatalny pomysł również mógł trwać nieco dłużej. Jak wiemy, wszystko, co ostatnio się pojawia jako program partii czy koalicji rządzącej, no, trwa nie za długo, prawda? Najróżniejsze życie to oczywiście mamy, mamy, Jesteśmy na wojnie tak. z Putinem. Ja dzisiaj cały dzień słuchałem w jednym radio ogłoszeń grupy energetycznej, że oni nas bronią przed tym Putinem. No tak, tak. Te, te, tego typu akurat pomysły, które są opłacone z góry i z, z zatwierdzonym przekazem, uznawanym za nierządowy. Ale tutaj popatrzmy, zastanówmy się chwilę nad tym. Otóż pan Obajtek dobrał do siebie jeszcze cztery firmy, z czego no, powiedzmy, że takie infrastrukturalne są zawsze dosyć istotne i stanowią może jakieś, jakiś obszar, gdzie trzeba szczególnie dbać o stabilność zarządów. Więc dobrał sobie gaz system, dobrał sobie polskie sieci elektroenergetyczne, ale też dobrał sobie jeszcze tam Polfę, Tarchomin czyli tak naprawdę próbował stworzyć pewien trzon firm, w których minister skarbu, jako właściciel, wykonujący funkcje właścicielskie wobec tych spółek, nie mógłby zmienić zarządu czy, czy rady nadzorczej bez zgody tego komitetu, który opisałeś, prawda? Tego komitetu takiego politycznego. I ja sobie wtedy pomyślałem, jej, jaka to jest piękna, jakie to jest piękne marzenie, piękny sen, bo ja bardzo chciałbym być w tym komitecie. Wiesz, ja bym chętnie dopłacił, bo tam niestety od razu zapowiedziano, że praca w, w komitecie byłaby nieodpłatna. No, i ja od razu zacząłem się rozpytywać, a ile by trzeba było Zapłacić, dopłacić, żeby mieć w tym nieodpłatną komitecie. pracę? Zdobył. Dokładnie, żeby zdobyć tę pracę i żeby móc oceniać pracę członków zarządów i członków rad nadzorczych na życzenie ministra skarbu. Ach, jakbym chciał. No i tutaj. Wiesz, widzisz... bo to jest taka funkcja, która przypomina system dystrybucji dóbr w Francji absolutyzmu oświeconego, tam także niehonorowo było brać wynagrodzenie za te funkcje quasi urzędnicze od króla, ale wszyscy chcieli być tymi bezpłatnymi urzędnikami, bo na przykład można było sprzedać komuś szlachetstwo. Dokładnie, no tutaj w tym przypadku i naprawdę każdy... po co brać od króla pieniądze, skoro tu jest kolejka chętnych, no, którym pieniądze dadzą, no. każdy, To jest ten system sprawdzony w historii. Każdy członek tego komitetu na pewno opływałby w dostatki. To, to jesteśmy co do tego zgodni. A więc szkoda, że minęła taka piękna okazja do tego, żeby może za jakieś rozsądne pieniąchy dostać się do tego komitetu i wreszcie wzbogacić. No ale te wracając jeszcze do meritum całego tego pomysłu. Otóż Obajtkowi chodziło przecież nie tylko o to, by, by odebrać Sasinowi prawo do, do nominacji w zarządzie, w zarządach i w radach nadzorczych. Jemu chodziło także o przedłużenie swojej kadencji, ponieważ on, on, on w tym pomyśle zawarł automatyczne odnowienie kadencji i to na 5 lat. No, na 5 lat. No wiesz, no żeby coś sensownie zrobić, to trzeba mieć przynajmniej te 5 lat. Tak, no my w kręgach biznesu oczywiście oceniamy absolutnie wszystkie zabiegi wokół fuzji różnych, które, które dokonuje Obajtek, jako szkodliwe dla polskiej gospodarki, dla, polskiego, dla polskiej ekonomii także. Co najlepiej widać zresztą na giełdzie, bo przecież. Na pewno i Państwo zauważyli niedawno takie dziwne transakcje. PZU i PKO kupiło po 2%, kupiły po 2%. Czyli do tego akcji. dojdziemy z, no, z racji fuzji z pgnig no Tak, tylko że chodzi mi tylko, ja tylko napomknę, że, że kurs, po którym chodzą akcje Orlenu, to w tej chwili jest połowa tego kursu, co, co wtedy, kiedy obajtek obejmował władzę w tej firmie. To jest no, sytuacja, która jest wiesz, niezwykle wymowna. Potrzebuje kolejnych pięciu lat, żeby to naprawić. No więc niestety no, nie naprawia, tak? tylko psuje. Ewidentnie, jeżeli patrzeć po kursie, po wycenie rynków tego, co robi, przy tak kolosalnych zyskach, które osiąga w sposób nadzwyczajnie motywowany czy no, inspirowany przez wojnę i przez różne perturbacje, no, to to jest najlepsza miara sukcesów pana Obajdka. I teraz przedłużać jego kadencję o kolejne pięć lat, odbierać jakby możliwość zmiany na, na stanowisku, które zajmuje, no to byłaby oczywiście potężna, potężna fanga w nos i kurs jest tym bardziej by spadał. Prawda, czy znaczy wycena tej, tej spółki Orlen no, musiałaby odzwierciedlać usztywnienie. I brak perspektyw na zmiany personalne w tej spółce. No, ale i trzecia, trzeci aspekt tej sprawy. Rzeczywiście od, od wielu lat zastanawiamy się w kręgach menedżerskich czy administracji, także publicznej, w jaki sposób. A, a, powstrzymać prędkość, no troszeczkę spowolnić karuzelę kadrową a, w spółkach Skarbu Państwa. No i Obajtek podał piękny pomysł. I tutaj Obajtek rzeczywiście sięgnął po, po pomysł, który był kiedyś tam e, ćwiczony. On, się, on miał taki kryptonim Komitet Nominacyjny. komitet, Komitet, który miał się składać z e, ekspertów, e, Powiedzmy, z pogranicza biznesu, nauki, administracji, którzy by nominowali głównie członków rad nadzorczych, którzy z kolei mieliby swobodę w rozpisywaniu konkursów i obsadzaniu zarządu zarządów menedżerskich. Tak, no i tutaj ten, ten, ta idea upadła. Wówczas sprzeciwił się Grzegorz Schetyna, bardzo wpływowy ówcześnie polityk. Ale, ale ten pomysł Jana Krzysztofa Bieleckiego zresztą on firmował ten, ten, ten program, on miał trochę, trochę sensu. O tyle otóż miał ten sens, że włączał do odpowiedzialności za nominacje trochę szersze kręgi niż tylko gabinety niż polityczne ja, niż po, 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 Tak, niż gabinety polityczne różnych polityków, prawda? Były to czasy koalicji PO, PSL że do sprawy nie doszło, to tak jak powiedziałem, no tutaj jakby Grzegorz Schetyna uznał, że, że no nie wolno pozbawiać się tej części władzy i odpowiedzialności za prowadzenie spraw gospodarczych, tej części odpowiedzialności, która jest związana z nominacjami personalnymi w spółkach Skarbu Państwa. Ale pomysłów na to rozwiązanie jest więcej. Również. Ale czekaj, bo ja, bym, bo to jakby ja widzę tutaj dwie, dwie płaszczyzny tego problemu. Jedna to jest ta, o której mówisz, czyli rotacja nie służy. Jak czytamy o tych spółkach, które w ciągu siedmiu lat miało sześciu, siedmiu prezesów, to, to albo jedenastu. Albo jedenastu, no to z punktu widzenia zarządzania czymkolwiek. To nie ma żadnego to sensu. To nie ma sensu. To, to jest oczywiste. I, I należałoby się zastanowić, w jaki sposób jednak doprowadzić do jakiejś stabilizacji, choć pewnie problemem pierwotnym jest to, żeby ci powoływani jeszcze mieli kompetencje. No, ale to otwieramy kolejny, kolejny worek problemów. Ale ja chcę spytać Cię o rzecz inną, bo. W tym całym pomyśle oczywiście, już mówiąc, zgadzam się co do oceny, no, on jest taki jak każdy z pomysłów Obajtka, ale jest w tym ziarno czegoś, co moim zdaniem można by było w Polsce uregulować, a mianowicie takie prawne, legislacyjne określenie, jakie są obszary i podmioty strategiczne, w których być może w określonych warunkach państwo czy ten właściciel państwowy powinien mieć nieco rozszerzone kompetencje i wręcz wkraczać w niektóre kompetencje zarządcze. Tylko, że ja bym widział to nie tyle przez ochronę i zabetonowanie określonych osób. Natomiast zastanawiam się, czy państwo polskie nie powinno stworzyć po pierwsze katalogu obszarów firm, czy tam ma być polfa, to nie wiem, bo to jakby, no ale zakładam, że koncern, koncerny energetyczne, producenci prądu to jest jakby bezdyskusyjnie obszar szczególnie wrażliwy i na przykład widziałbym jakieś kompetencje państwa, jakiegoś organu państwa. Choćby w blokowaniu decyzji, które mogą zagrażać temu bezpieczeństwu. Z historii pamiętamy próbę przejęcia azotów puławskich przez pewnego rosyjskiego przedsiębiorcę, i państwo nie miało wtedy takiego klarownego mechanizmu obrony interesu państwowego, tylko wykonało oczywiście pewną akcję obronną w ramach ogólnych możliwości rynku, Jakie on dawał. Udało się? No, udało się. No, więc o co chodzi? A widzisz, ale w przypadku fuzji Lotosu i Orlenu się nie udaje, i w przypadku fuzji Orlenu z Pegę, także się nie udaje. Znaczy, zastanawiam się no, udaje się. Stawiam tutaj też czy w takich przypadkach nie należałoby wzmocnić kontroli nad strategicznymi decyzjami. Czyjej kontroli? Kontroli państwowej. Kontrolę państwową praktycznie wzmocniliśmy już chyba do granic możliwości. Mhm. Nawet biorąc pod uwagę to, jak często zmieniają się prezesi, to widzisz, że kontrola polityczna Ach, jest. Ale wiesz co, ja bym z tej potężna. silnej kontroli państwowej wyłączył te przedsiębiorstwa, które nie są strategicznymi bo nie wszystkie przedsiębiorstwa państwowe działają w sferach strategicznych. Przypomnę, że nawet jeszcze gdzieś państwowe piekarnie mamy i myślę, że tu można by było. Natomiast w przypadku koncernów tych paliw, branży paliwowo-energetycznej, o obronności nie wspomnę, czyli zakładach zbrojeniowych, no być może jakaś forma zabezpieczenia jest potrzebna. Te wszystkie sprawy, o których mówisz, one są w różnych miejscach skodyfikowane i w prawach, i w ustawach, w rozporządzeniach, a także w departamentach resortów, w tak zwanym dziale odpowiedzialnym za. I wbrew pozorom, wiedza na temat tego, co się dzieje w spółkach, jest w administracji całkiem pokaźna. Interesują się tymi spółkami również posłowie, senatorowie, działacze lokalni. Wydaje mi się, że, że akurat dalsze wzmocnienie tego nadzoru byłoby chyba pójściem w odwrotnym kierunku niż ten, który chciałbym Ci podać pod rozwagę. Otóż kilka lat temu brałem udział też w Pracach takiego zespołu, który zastanawiał się, w jaki, w jaki sposób można byłoby skonstruować lepszy system racjonalizujący zarówno obsadę personalną, jak i nadzór w ogóle taki merytoryczny, gospodarczy, ekonomiczny, polityczny nad spółkami, nad domeną Skarbu Państwa. Po pierwsze, musimy się zgodzić co do tego, że nie nad całą domeną Skarbu Państwa. Tutaj absolutnie wiemy, że. Jest ona za duża i e, czy trzeba ją ograniczyć tylko do spółek e, z obszaru infrastruktury krytycznej, takich, które, nie wiem, zajmują się rurociągami. E, wiem, sieci e, przesyłowej i tak. podobne. No. Wydaje mi się, że troszeczkę, troszeczkę byłoby to za wąsko e, zarysowana domena, dlatego przede wszystkim, że w całej jak gdyby, energetyce, ale także w, w części finansów no, dominują w świecie, jest taka moda. No, wciąż niestety dominują spółki silnie motywowane politycznie. Więc, gdybyśmy pomyśleli o tym, kto mógłby być partnerem, na przykład zagranicznym, tej czy innej dużej spółki z sektora energetycznego, to zawsze gdzieś tam wyziera za tego partnera jakiś polityk, tylko nie naszego kraju. I to niestety nie jest za dobra perspektywa, stąd rzeczywiście prawdopodobnie trzeba jeszcze przez jakiś czas kontrolę polityczną nad tym, nad energetyką, nad spółkami energetycznymi utrzymać. Na pewno niepotrzebny jest aż tak znaczący wpływ z kolei polityków na rzeczywistość w tych spółkach, a już na pewno taki, takie ręczne dyktowanie nie wiem no, dojenie budżetów tych spółek. Przekazywanie czy zasilanie ich kadrami partyjnymi, kazanie zatrudniania jakichś tam radnych czy sekretarek radnych i tak dalej, córek leśniczego. To na pewno nie. No i teraz, co więc można byłoby, można byłoby zrobić, żeby trochę osłabić ten, ten taki obrzydliwy polityczny taniec na, na, na tych spółkach? Otóż. Trzeba byłoby jednak sięgnąć po, po zasoby intelektu, które już w Polsce mamy. Myśmy na początku transformacji, te 30 lat temu, mieli dosyć ograniczone zasoby ludzkie, przede wszystkim. Mało kto w Polsce miał przygotowanie do tego, by zarządzać skomplikowanymi organizmami gospodarczymi, wyznaczać im strategię, dobrze prowadzić ich sprawy. Ale teraz już tak nie jest. Teraz mamy więcej takich ludzi. Naprawdę mamy znakomitych menedżerów. Polska wykształciła świetnych fachowców do zarządzania świetnych fachowców do kontroli, do nadzorowania spółek. To są troszeczkę różne kompetencje, kiedy mhm. jesteś w zarządzie i kiedy jesteś w Radzie Nadzorczej. Polska wykształciła też znakomity sektor ekspertów, ekspercki, doradczy powstało wiele think tanków, które zajmują się zbieraniem wiedzy i, i podsuwaniem różnych idei, różnych programów, rekomendacji rządzącym, zarządom i tak Nie mówię tutaj o tych usługowych takich firmach konsultingowych, które są w stanie Obajtkowi napisać co, co tylko będzie chciał. Mówię o rzeczywistej wiedzy, która jest już zakumulowana w umysłach, w głowach, w komputerach. Wielu tysięcy dobrych, przygotowanych do, do bardzo skomplikowanych zadań ludzi. Polska ma tych ludzi i trzeba sięgnąć po te, po te kadry. Myśmy wówczas stworzyli taki program zaangażowania i pewnego no, zaangażowania menedżerów polskich, czy tych właśnie fachowców od gospodarki, od prowadzenia biznesu. I pozwolenia im wyłaniania spośród siebie najlepszych możliwych kadr dla domeny skarbu państwa. Byłoby to rozwiązanie na poły samorządowe, więc oczywiście nadal nadzór polityczny, nadzór taki ogólny sprawowałaby administracja państwowa, czyli organy kierowane przez. No, Naszych wybrańców. Naszych wybrańców, tak? czyli osoby wybrane, czyli kontrola demokratyczna byłaby zachowana. Ale samo zarządzanie i wykonywanie pewnej strategicznej, takiej ogólnej myśli, e, e, ogólnego programu, który mogliby politycy formułować wobec spółek Skarbu Państwa, już byłoby powierzone ludziom naprawdę fachowym, a nie nominatom partyjnym. Zadał, zadał się w tej chwili. Pytanie, którego nie powinno się w takich rozmowach publicznych zadawać, bo będzie to wy... pytanie o wiarę. I wiara, oczywiście, jest cechą prywatną człowieka, ale zapytam cię o wiarę. Czy wierzysz w to, że jest możliwy w jakiejś przewidywalnej perspektywie naszego życia, Twojego, mojego, układ polityczny, który nie zechce skorzystać, z możliwości wyrąbanych przez Pis przez ostatnie 7 lat. Bo PiS, to, co my oceniamy jako patologię, tą rotację w spółkach, to zarządzanie bezpośrednie no mamy maile dworczyka, z których można zobaczyć, jak tam te polecenia. Lecą z różnych kręgów: zatrudnij mi tego, zrób tamto. To jest jak, jak w pośrednio podległej strukturze. No, tak się wydaje czasami polecenia w ministerstwach, a to, to są teoretycznie odrębne podmioty, które podlegają prawu handlowemu, które podlegają regułom giełdowych, a nie jest na telefon czy na maila, w tym przypadku polecenie. Czy wierzysz w to, że alternatywny system, jest do zaimplementowania przez jakąś władzę. To jest takie fajne, zarządzać bezpośrednio. Ty mówisz, że chcesz być w tej Radzie, tamtym komitecie nadającym, długo nadającym długo moc. Tak. No ale to teraz wyobraź sobie, że jesteś premierem. No i jaki premier zrezygnuje, czy szefem partii rządzącej, tak? Jaki premier zrezygnuje z czegoś, co PiS. Z kręgów patologii krytykowanej, jeżeli się zdarzało, wprowadził do mainstreamu i stało się to normą. Bo zauważ, to jest 7 lat. To już się stało normą w spółkach Skarbu Państwa. To już nie jest przypadek, to już nie jest incydent. Ale też jednocześnie wiesz, Marcinie, trzeba powiedzieć, że politycy obozu demokratycznego, myślę, są w stanie dostrzec, że prowadzona przez 7 lat polityka jakby karmienia, hodowli nowej grupy menedżerskiej czy też tych takich powiedzmy oligarchii polskiej. No to jest budowanie ona, oligarchii. Ale ona nie przynosi rezultatu. Ona po prostu nie przynosi dla rezultatu. Oligarchów? dla oligarchów. oligarchowie odkładają jakieś ja, pieniądze. Ja już nie zadam Ale tego pytania, nie są w stanie. Marcin, ale o ile mniej stworzyć... domów masz od Daniela Obajtka. Nie są w stanie stworzyć takich struktur w swoich szeregach, z których mogłyby rosnąć nowe organizmy gospodarcze. To jest tak, że cała ta grupa pisowska, tych aparatczyków, różnych takich e, e, korytarzowych e, staczy, tak zwanych. Teczkowych. To, to cała, tych Teczkowych, tych tam, prawda, różnych takich ludzi. Ta grupa, owszem. Została nakarmiona i jest nadal karmiona ogromnymi, ogromnymi apanażami, synekurami w spółkach skarbu państwa, ale z tych synekur nie powstaje kapitał, który mógłby złączony razem funkcjonować jako organizm gospodarczy. To będą prywatne zasoby tych ludzi. I do, demokratyczni politycy doskonale zdają sobie sprawę, że tą drogą iść się nie da i de facto nie otrzymaliby ani efektu politycznego, kontynuując politykę PiSu personalną w spółkach Skarbu Państwa, nie otrzymaliby ani efektu politycznego, politycznej zmiany, ani nie otrzymaliby szerokiego kręgu społecznego gotowego jakby nadać nową dynamikę polskiej gospodarce po zdobyciu doświadczeń i napełnieniu portfeli w spółkach Skarbu Państwa. Wiele również różnych innych czynników tutaj wskazuje na to, że owszem, jeżeli pytasz o mój organ wiary, to wczoraj znów obejrzałem film Stalker Andrieja Tarkowskiego. I zawsze, w tym momencie, kiedy główny bohater tego filmu zastanawia się nad tym, że otóż społeczeństwo jest już pozbawione organu wiary, bo nie jest w stanie uwierzyć w nic. To ja również jestem pozbawiony takiego organu i nie wierzę w to, żeby politycy nadal nie chcieli sterować ręcznie częścią gospodarki. Ja bardzo przepraszam ale... Ciebie i Państwa, mi się to na co dzień nie zdarza, ale jednak. Ale, ale uważam też, że, że jest pora na ciekawe eksperymenty, że ta idea tego takiego politycznego przepychania przez przez udojnie, przez te, przez te bogate stoły kolejnych pokoleń czynowników partyjnych, ta idea się już tak skompromitowała, że, że powstaje wręcz oczekiwanie społeczne, by jednak sięgnąć po inne pomysły, po inne idee. Ja podsuwam tę, którą sam wypracowałem, czyli ideę. Oddania części odpowiedzialności za sytuację w tych spółkach, sytuację czy za zarządzanie tymi spółkami samemu środowisku menedżerskiemu, które jest w stanie się zorganizować i w sposób transparentny, absolutnie przejrzysty, stworzyć takie struktury, które będą nominowały, oceniały kandydatów do pełnienia funkcji w spółkach i by odpolitycznić, odpartyjnić przede wszystkim te, jakbyś, te zarządy i te rady ja, nadzorcze. Będę tu trochę szukał dziury w całym, ale to aż się prosi. A w jaki sposób o, zdefiniujemy, kto jest tym środowiskiem menadżerskim, a kto nie? I powiem Ci od razu. Przecież wszyscy menadżerowie z grupy Obajtka mają mba -e, są w tej szkole jakiejś wyższej, tego i owego wykształcenia, i oni w tej chwili na początku nie mieli, ale w tej chwili to oni mają mnóstwo formalnych kwitów na wiedzę. No tak, zdaje się, że Czarnecki rozdawał MBA. Tak, no. Nie no to tak, poseł Ryszard czy tam ja, 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 jego jakiś tam. Już, już kozyn, miałem wziąć, czy... ale tam przychodziłem tak, niedaleko, no, ale słyszałem okazało się, tym, że już, tak. że już że była przerwa obiadowa i nie wziąłem. No, no dokładnie, więc tam się <laughs> bierze jakiś taki e learning i <laughs> wystarczy tam przeklikać, prawda, i już masz MBA. No. no takie MBA to w, w, to, że tak powiem, nie, ale wiesz, zostaną przy ale, tej grupie. Ale, ale wiesz, no tylko, że no masz je dopuszczone do obrotu, tak, no, tak. mówiąc językiem gospodarczym I, i to jest, no niestety, ale prawnie to jest ta sama ranga NBA, jakbyś go robił, nie wiem, w London School no, tak. of Economics. No, ale nie, nie, niestety żyjemy w czasach realnych i doskonale wiesz, że dyplom uniwersytetu nie jest równy... Dyplomowi drugiego uniwersytetu. Zawsze się. A nawet jest gorszy od natury. Także nie nie, 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 obawiam się tego, że zostały wykształcone jakieś kadry, które teraz nam będą wisieć w tych zarządach i nie będzie można tutaj nic zrobić, bo oni mają MBA. -a. To jest oczywiste, że trzeba będzie wymienić te kadry, ale można to zrobić racjonalnie. I e, sądzę też więc, że e, kolega Obajtek. Po prostu strzelił sobie w kolano tą, tą ideą i takim sposobem rozegrania walki z, z Jackiem Sasinem. Wydaje się, że spór tam, ta, ten, 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 ten konflikt między tymi dwoma ludźmi urósł już do, do po prostu takich rozmiarów, że, że nerwowe ruchy po obu stronach zresztą skompromitowały obu walczących. Ja przypomnę tylko, że, że obajtek przyjął na, na prezesa Polska Pres, to się nazywa chyba, tak? Czyli tego Orlen Pressu, Orlen tej, Press, co, tak. E, wziął człowieka związanego z Jackiem Kurskim, a wyrzucił no, człowieka, człowieka związanego człowieka. z senatorem Biereckim, prawda? Też człowiek Te, mediów. Mamy więc szły. Taki prosty przykład, prawda, że szło do rozdziału imperiów. Tutaj miało być, miała być domena Kurskiego, powiedzmy, Obajtka, tak, skolegowanego z różnymi innymi politykami, a tutaj domena Sasina, Biereckiego, Lipińskiego, Glapińskiego, czyli starego PC. No ten, ten, akurat ta koncepcja czy ta wojna zaogniła się już do tego poziomu, że wręcz powstają nawet dwa alternatywne programy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. prawda? No, znaczy, ale taki poważny kraj jak my nie powinien mieć jednego. Ja za, myślę, że powinien mieć ze za cztery. Zaczęły się kłócić ze sobą różne środowiska w ramach obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i to kłócić w sposób, który jak widzimy no, już jest, już podważa po prostu kwalifikacje takie, no, no nie wiem, no do, występowania, do występowania publicznego ludzi biorących udział w tych sporach. Teraz słyszymy o tym, że Sasin i Obajtek zawarli rozejm na chwilę i uzupełnili skład zarządu Orlenu o jedną osobę związaną z Obajtkiem i o jedną osobę związaną z Sasinem. Ale czy to jest już zawarcie pokoju? Czyli, Nikt ale to nie my, będzie wierzył. Czy my więc rozmawiamy będziemy... o zarządzaniu kluczowymi dla polskiej no gospodarki właśnie. podmiotami? No właśnie. Czy my rozmawiamy o przepychankach no, chłopców no i ich szwagrów? No dokładnie, ale to, to nam pokazali, prawda, że jesteśmy chłopcami, mamy krótkie gacie, e, przepychamy się. E, e, i Ja mam facto... swoich kumpli, ty masz swoich tak. kumpli. Albo się będziemy bić, albo tak jakoś jest. Ty, ty jednego. Nie, to no, panie... zaczekaj, to, to, było, to im... było w tyle, zaczęło... że jedna sztabka pan Siara, jedna pan... sztabka pan Lipski. Rozumiem, tak. że to była taka rozmowa. Coś takiego. No ale zaczęło im już lecieć z nosa i, i, i muszą wkroczyć rodzice. Jakiś leśniczy tu musi wkroczyć. Oczywiście naj, najrozsądniejszym leśniczym powinien się okazać polski wyborca, który powinien odsunąć ten, tę grupę od władzy, ale tę całą jakby grupę właśnie chłopaczków, ale też, yy, no, jeszcze mamy rok do tych wyborów, więc tu będziemy mieli do czynienia z wieloma Czy w takimi awanturami. Może być jeszcze czterech prezesów co najmniej. Yy, jest, yy, jest, kłopot z, yy, z tym, że po prostu yy, pan, yy, no, dzierżący władzę w Polsce, pan Jarosław Kaczyński. Wypuścił tę władzę, jest zakochany w pewnych swoich czynownikach, i tutaj obajtek może robić absolutnie to, co chce. Z drugiej strony, z kolei, absolutnie to, co chce, może robić pan Ziobro, prawda? Każdego polityka wpływowego człowieka z tego obozu, pan Kaczyński stara się obdzielić jakąś tam częścią władzy. To wszystko zaczyna być po prostu taką, taką pogonią za własnym ogonem. Ta, 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 to, to jest jak w socjalistycznej gospodarce. Zbudowaliśmy elektrownię, żeby dawała prąd do kopalni, która kopie węgiel dla tej elektrowni, ale już prądu dla innych i węgla dla innych poza tą elektrownią i poza tą kopalnią zabrakło. Prawda? I tak dokładnie wygląda w tej chwili karuzela tych różnych ruchów wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast no, oczywiście bez zmiany politycznej nie da się tej sytuacji zmienić. Wydaje się, że jest to po prostu taka dekadencka już w tej chwili atmosfera. Nie ufają sobie za grosz, tworzą bardzo najeżone wobec siebie twierdze i ścierają się pancerzami by, by wyszarpać jeszcze trochę, może jakiejś przestrzeni, jakiegoś pola. Wydaje się, że też potrzebna jest chwila wytłumaczenia, że ostatnim polem rozgrywki jest fuzja z, z polskim górnictwem naftowym i, i gazownictwem, czyli PGNIG. Jest to duża firma, która. Potrzebna jest chwila, nam na pewno jest potrzebna chwila muzycznego oddechu. Nie uciekajcie, Państwo. Opowiem Państwu. więc o tej fuzji za chwilę. O, o tej fuzji zaraz po krótkiej muzycznej przerwie. No i wróciliśmy. To jest reset obywatelski, to są rozmowy Celińskiego i nasz gość Grzegorz Cydejko. Przypomnę, że producentem tego programu jest Pani Katarzyna Samocka. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy szerują, oglądają i wspierają finansowo. Reset Obywatelski, ten program powstał dzięki waszemu wsparciu. Wracamy do pieniędzy. Tak, Wracamy to... do pieniędzy, bo ja czytam o jakimś takim e, e, mo, może wyjaśnisz mnie przy okazji, ale i Państwu, ja, jak to jest. No jest fuzja e, w tej chwili Orlenu z e, Tam jest zagrożenie związane tam trzeba wyregulować kwestie. Udziału Skarbu Państwa, w związku z czym ten Skarb Państwa sprzedaje, jeśli dobrze pamiętam, akcje Orlenu swoim innym spółkom, takim jak PZU i któraś jeszcze. o co tu chodzi? Tam jest jakieś straszne zamieszanie, na którym chyba zarobił ten pośrednik, który tam tymi akcjami obracał. To jedyne. No, coś, A i PKO chyba kupiło, tak? Ale sprzedało ze stratą, co, co ciekawe, prawda? Po cenie niższej niż cena zakupu. Mawiali, się... Ja mam dzisiaj jakąś zakrętkę na klasykę filmową, jak w misiu mawiała żona no, głównego bohatera. Nie, to on do żony powiedział: Z tobą stracić to, jak z innym zyskać. To może to o to chodziło? To może o to <noise> chodziło bo rzeczywiście e, mamy mamy ciekawe, ciekawe zdarzenie gospodarcze. Orlen e, po przejęciu go, po objęciu go przez faworyta pana Kaczyńskiego, czyli po przejęciu, po przejęciu tej grupy e, przez Daniela Wszystko Mogę Obajtka e, przystąpił do e, do fuzjowania innych przedsiębiorstw i trzeba przypomnieć sobie, że Pierwszą ofiarą była Grupa Energa, bardzo dobra pomorska spółka energetyczna, w której, której wszystkie aktywa zostały wchłonięte przez Orlen pod hasłem, że oto Orlen będzie przechodził transformację ku takiemu koncernowi multienergetycznemu. Następnie przyszła pora na LOTOS, na grupę LOTOS, świetną, bardzo do, do, dokapitalizowaną przez społeczeństwo a, przez lata firmę. Jej a, a, wydawało nam się przez jakiś czas, że może rządzący powstrzymają Obajtka i Kaczyńskiego przed tą fuzją. No Nawet Komisja Europejska postawiła zaporowe warunki m, dla Zrealizowania tego przedsięwzięcia, ale jednak e, e, chyba, już, e, chyba już jest posprzątane i Lotos przestanie istnieć jako, jako ważny ośrodek gospodarczy e, i centrum myśli menedżerskiej. Po prostu przejdzie do historii e, i będzie trwał już tylko jako wspomnienie jako pewne aktywa jako jako kawałek rafinerii czy kawałek jakiejś infrastruktury, fatalne to rozwiązanie i teraz przychodzi pora na PGNiG, który jest nawet większy niż Orlen, biorąc pod uwagę nawet skalę prowadzonej działalności gospodarczej, ale, ale znowu patronat polityczny nad Danielem Obajtkiem, Roztoczony przez Kaczyńskiego pozwolił na dopełnienie tej, fu tej fuzji. Wyrzucono po drodze z, e, e, wszystkich polityków, którzy w obozie prawicy sprzeciwiali się temu, temu, temu rozwiązaniu. A nadal Orlen nie jest w stanie e, zakleić niekorzystnego obrazu swojej własnej działalności. Bo zauważ. Marcinie, jest taka stara zasada nieudacznych menedżerów. Jeżeli nie umiesz poprowadzić jakiegoś, jakiegoś przedsiębiorstwa, jakiejś firmy, to idziesz w fuzję lub sprzedajesz kawałek tego przedsiębiorstwa. Robisz cokolwiek, by nie pokazać, by ludzie nie popatrzyli na tabelki i nie zobaczyli zaraz, ale tobie wszystko źle idzie. Jak to jest, że ty tego nie potrafisz tego ruch nie potrafisz w ten sposób, że tabelki to, przestają być czytelne Dokładnie, a tutaj nagle tabelki, tu, się wchodzi, tu wychodzi. To, to tu wyszło tam coś tego, no jest przecież tu koncentracja aktywów, wielka wyporność finansowa, możliwość konkurowania z gigantami tego świata, możliwość zaciągania wielkich zobowiązań, prowadzenia ogromnych inwestycji, etc, etc. Cała ta piana. Jest wylewana na uszy, na oczy nierozumiejących nie niczego polityków, a oni roztaczają patronat polityczny nad tego typu menedżerstwem. To oczywiście jest zaprzeczenie rozsądnych zasad gospodarowania majątkiem skupionym w przedsiębiorstwie komercyjnym. No ale tak do tego niestety dochodzi. I teraz, więc ten twór, Jakim jest PGNG, jest na tyle duży i ma jeszcze wciąż tak duży udział w akcjonariacie Skarbu Państwa, że gdy obajtek z jego Orlenem wchłoną to, ten, to gazowe przedsiębiorstwo, no to nagle Skarb Państwa miałby w połączonych firmach więcej niż 50% udziałów. A to by oznaczało, że skarb państwa musiałby ogłosić wezwanie na zakup do, pozostałych tak, udziałów do wykupu, tak. I, i wówczas musiałby wyłożyć pieniądze na, dla tych, którzy chcieliby skorzystać z okazji i z jakąś tam stratą może, ale wyjść z tej inwestycji. Ale w te... na, przede wszystkim zdaje się, że musieliby złożyć depozyt no zabezpieczający. I tak jest. Bo powiedzmy no. nikt by się nie zgłosił, bo na wezwanie każdym... można się Tak. Ale tak czy inaczej depozyt tak zabezpieczający musiał być złożony. W każdym razie w sytuacji, w której w tej chwili budżet państwa jest absolutnie puściutki, puściutki, myszy tam tylko wyjadają ostatnie resztki papieru. Nie mamy nadwyżki Nie, budżetowej. Jakiej nadwyżki? <laughs> My... W sytuacji, w której zagraniczni posiadacze kapitału nie chcą już pożyczać Polsce, a jeżeli w ogóle to po bardzo paskarskich cenach, no to po prostu skarbu państwa nie stać na sfinansowanie takiej, takiej operacji i zmusił skarb państwa zmusił dwie swoje spółki do tego, by, by jak gdyby odkupiły. Część akcji Orlenu, a następnie sprzedały to, zaparkowały to w funduszach zagranicznych gdzieś tam daleko za morzem. I, i co? I ktoś z Państwa usłyszał, że to jest prywatyzacja, że to jest dalsze odsprzedawanie polskiego sektora energetycznego do jakichś funduszy, które mogą z tym zrobić za jakiś czas dowolne rzeczy? I być może tak jak wspomniana historia z tym, on się nazywał Moshe. Ten człowiek, który chciał przejąć azoty, mm -hmm. Nie pamiętam, teraz mi to wypadło to. jego nazwisko, ale przedsiębiorca rosyjski, powiązany oczywiście z Putinem, w sytuacji, w której zarządzaniem gospodarką zajmowała się koalicja PO-PSL, został po prostu po cichutku bardzo szybko rozegrany i odpędzony od tych aktywów. Tymczasem Zjednoczona Prawica, ze swojej nieporadności wypuszcza w nieznanych kierunkach kolejne porcje polskiego sektora energetycznego. Już no, też no, wypada z kolei przypomnieć, że po Lotosie i po tej fuzji w te, w te obce ręce przechodzi bardzo poważny kawałek tego sektora. To są bazy. Paliwowe to jest, to jest kawałek rafinerii, w, to, to jest cała sieć, logistyka, świetnie zorganizowana sieć stacji benzynowych z całą logistyką. To wszystko jest wypuszczane poza Polskę i nikt w ogóle, nawet z Państwa, nie, nie kojarzy tego z obrzydliwym procesem prywatyzacji. No, bo to nie jest oczywiście prywatyzacja, taka jaką znamy z normalnego kraju, gdzie się po prostu bada. W jakich to jest, warunkach? To jest wyprowadzenie majątku. Dokładnie. No, Utrata war... kontroli nad jakąś... Dokładnie. Normalna prywatyzacja, taka, której potrzebujemy, to jest taka, w której się zastanawiamy, w jaki sposób skomponować poszczególne elementy rynku, ile potrzebujemy konkurencji zewnętrznej, w jaki sposób stymulować rozwój gospodarczy. A jedną z operacji przy tego typu, realizacji tego typu strategii jest sprzedaż. Części aktywów należących wcześniej do, do Skarbu Państwa, czy też kontrolowanych przez Skarb Państwa. Ale w tym przypadku, przy, przy, kiedy patrzymy na politykę i praktykę Zjednoczonej Prawicy, no to mamy do czynienia z czymś, co, co jak gdyby nawet, nawet nie, można, nie, nie ma swojej nazwy w sztuce managementu, po prostu nie ma takiej nazwy na to, co się dzieje, że tu nagle budzą się, aha, no, będziemy mieli za dużo, za dużo akcji, aha, będziemy musieli e, ogłosić wezwanie, o kurczę, będziemy nie, musieli zapłacić nie, to, za, to, to, ma swoją, to musimy coś z tym zrobić. To ma swoją zrobić. fachową nazwę w, w zarządzaniu, to się nazywa pożar burdelu no Pewnie i tak można byłoby to nazwać. No, krótko mówiąc, ten, to przedsięwzięcie poróżniło również wiele klik, wiele krysz w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy i każdy, każdy czynownik tego obozu chciał jakąś część sukna dla siebie z tych operacji wyrwać. Stąd, a ci naj, 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 najwięksi gracze, no to są oczywiście stary PC, Daniel Obajtek, e, e, inni tam e, harcownicy typu, Co, typu Hoffman, prawda? Jak on ma na imię ten? E, wiem, eksposeł. Eksposeł. -ek tak, Hoffman, czyli Petryszyn. Tak, grupa Patryczyn, Jackiewicza. Grupa Jackiewicza. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa zna te nazwiska. Pan Petryszyn trafił do zarządu, do rady nadzorczej PKOBP. PKOBP, które całkiem niedawno stary zakon PC typu właśnie no, grupujący tych Łopiński, Glapiński, Sasin, Bierecki, Lipiński. Ta grupa. Całkiem niedawno odbiła Morawieckiemu PKO BP, no właśnie, a to nagle wchodzi cały Grzegorz, na biało. Chciałem zapytać, bo wymieniasz Hoffman... tutaj dużo, dużo nazwisk, pokazujesz te grupy, no to się pokrywa z podziałami politycznymi, jakie znamy, a chciałem Cię spytać na koniec, a gdzie w tym wszystkim jest ten, który teoretycznie powinien mieć najwięcej do powiedzenia, czyli niejaki Mateusz Morawiecki jak wiadomo bardzo długo gwiazda ekonomiczna Rzeczypospolitej i to jego zastąpił jego zastąpił Daniel wszystko mogę przy uchu prezesa bo wcześniej przy uchu prezesa tę rolę odgrywał zdaje się Mateusz Morawiecki wybitny specjalista od finansów bankowości i gospodarki czwarta osoba konstytucyjna w państwie na pewno najważniejsza osoba jeśli chodzi o zarządzanie interesami gospodarczymi państwa gdzie jest Mateusz? Wiesz, Marcinie, ja odpowiem ci przewrotnie. Państwo mogu, mogliby się spodziewać jakiejś odpowiedzi, którą pewnie w różnych realizacjach już wielokrotnie słyszeli. Ale ja, ja ci powiem tak. Ja znam ludzi, którzy pisali te slajdy dla tego Mateusza Morawieckiego, którzy, którzy poprawiali te, te różne pomysły, czy pod, podprogramy, czy, czy, czy Komponowali w ogóle jakąś tam, jakiś wizerunek publiczny tegoż no, fachowca teoretycznie od gospodarki, jakim miałby być Mateusz Morawiecki. Ja cię bardzo proszę, nie, nie kojarzmy pana Morawieckiego z fachowością w zarządzaniu, czy w finansach, czy, czy w polityce gospodarczej. Naprawdę nie wypada. Po prostu Polska ma. Naprawdę, bardzo wielu znakomitych, znakomitych ekonomistów. Historyk morawiecki, który wysłany przez Zjednoczoną Prawicę na stypendium zagraniczne, wraca do Polski i następnie jest kierowany przez tąż prawicę przez, przez prawdopodobnie Lecha Kaczyńskiego tutaj nie mam pewności jako delegat polityczny do pracy w, w banku BZ BZWBK, chyba wówczas to się nazywało e, e, WBK po prostu, tak, tak, o, WBK. A, gdzie, po, gdzie był wygodnym, wygodnym, jak gdyby y, no, bardzo szybko piął się po, po szczeblach kariery bankowej, dlatego że Nikt się nie spodziewał z, z irlandzkich właścicieli tego banku, że ten człowiek zrobi cokolwiek innego niż Irlandczycy mu każą. I w ten sposób zostaje prezesem banku. I, a, i na dodatek, jak się ostatnio dowiadujemy, prawdopodobnie były pewne ciekawe historie związane z procederem wyprzedawania nieruchomości tego banku. Zaprzyjaźnionym osobom, które to następnie osoby wynajmowały te nieruchomości na prowadzenie placówek banku z powrotem temuż bankowi. Ale wiesz co, e, i to, to potwierdza moje podejrzenie. To, to jest że, tego typu. Że Mateusz Morawiecki pewnie umiarkowanie się zna na bankowości, finansach, gospodarce, a na nieruchomościach to on się zna. No, no może na nieruchomościach, chociażby. No, albo zna, bo... przynajmniej pani Morawiecka na nieruchomościach się zna. No właśnie, więc tutaj widzisz. Mamy do czynienia z bardzo ciekawą historią. Przecież Sasin jest także historykiem. A pan Obajtek to jest kim? Zdaje się tak specjalistą od w jakiejś ochrony może, środowiska, może po nie, uczelni nie, w Radomiu. Nie, nie, nie siadaj tak jakoś ingerować. No. Do, dobrze, przepraszam <laughs> naj, najmocniej historyków, którzy są w, znakomitymi w wielu wielu w funkcjach osobami. Ja sam jestem z wykształcenia polonistą, no. ale z, z pasji jestem menedżerem i, i ekonomistą. To są Tutaj nat natomiast w przypadku pana Morawieckiego, o, tak, tak tego nie można byłoby opisać, prawda? I tutaj, więc czy gdzie się lokuje w tej chwili osoba pana premiera Morawieckiego w tych układankach środowisk gospodarczych, tych, tych jakby grup walczących o, o kolejne pieniądze i wpływy? No, wydaje mi się, że, że bardzo słabnie. To było widać po wielu ruchach. W tej chwili w zasadzie już nie, nie dochodzi do. Nie, od, od bardzo dawna nie mieliśmy do czynienia z żadnym sukcesem, ani takim w polityce personalnej, ani tej dużej w wykonaniu pana Morawieckiego. Jest on w zasadzie też nie, niewiele chyba uwagi poświęca prowadzeniu prac rządu. Przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Marcinie, jest Jacek Sasin. Historyk, za przeproszeniem. Przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego, przewodniczącym Komitetu Stałego jest też człowiek, którego nawet nie ma co teraz wymieniać. Wcześniej był jakiś pan Kowalczyk, przecież pan Dworczyk jest odstrzelony Morawieckiemu. No, bardzo, bardzo jest słaba ta pozycja. Mnie się wydaje, że pan Morawiecki już tylko. No, dziękuję Bogu, że przeżył jeszcze tydzień na, na pozycji premiera i, i, i bałaganowi, i dzięki bałaganowi w obozie Zjednoczonej Prawicy, który nie pozwala na wymyślenie nowej konstrukcji rządu, tak by obdzielić stanowiskami, wpływami finansowymi wszystkie te grupy partyjne, pan Morawiecki zawdzięcza to, że, że wciąż trwa na swoim stanowisku. No i po zapewne, jest całkowicie pozbawiony temu, władzy. o czym dwa czy trzy tygodnie temu poinformował nas pan poseł Suski, także wybitny specjalista od gospodarki, ale on nas poinformował, że na wyjazdowym posiedzeniu klubu pis pan Morawiecki i pan Sasiń siedzieli naprzeciwko siebie I śpiewali, pili wino i śpiewali. Więc to, proszę państwa, jest kompetencja która pozwala panu Morawieckiemu nadal być prezesem Rady Ministrów. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę. To były rozmowy Celińskiego, którego, których to rozmów producentką była pani Katarzyna Samocka. Bardzo dziękujemy. A kolejne rozmowy za tydzień, proszę państwa, już w listopadzie. Zapraszam państwa, no i oczywiście zapraszam za parę minut na Kraków-Warszawa wspólna sprawa. Tam mam nadzieję zobaczyć państwa znowu. Kłaniam się. Nisko. To jest reset obywatelski.